Cześć, tutaj Maciek z bloga arabin.pl. Dzisiaj wreszcie oficjalnie mogę ogłosić konkurs. Dzisiaj możecie wygrać to, co widzicie przede mną, czyli możecie wygrać jeden z trzech zestawów ufundowanych przez sklep internetowy Bean Brothers. Bean Brothers ufundował dla Was nie tylko młynek, ale również serwer szklany Hario V60 i filtry do niego, dripper, przepraszam, i serwer szklany właśnie do tego drippera. Ja Wam jeszcze funduję do tego wszystkiego dobrą, polską, świeżą kawę z palarni Specialty, z segmentu Specialty. I żeby wygrać cały zestaw tych świątecznych, bożonarodzeniowych prezentów, trzeba zrobić jedną prostą rzecz, mianowicie wrzucić zdjęcie, grafikę, rysunek, skan, jakąś fantasmagorię, cokolwiek sobie wymyślicie, na Instagrama. Trzeba ten obiekt, to zdjęcie powiedzmy otagować hashtagiem konkurs Arabin i zdjęcie lub jakakolwiek inna grafika ma być rozwinięciem zdania. Gdy piję kawę to i tutaj musicie postawić swoje trzy kropki. Wspomnienia, emocje, jakieś krajobrazy, cokolwiek przychodzi Wam na myśl, im bardziej kreatywne, im bardziej dwuznaczne, im bardziej oryginalne i takie, na które nie wpadamy od razu, tym lepiej. Zestawy nagród są trzy. Jednego zwycięzcę wybieram ja, drugiego zwycięzcę wybierze właśnie sponsor imprezy, czyli sklep Bean Brothers, a trzeciego zwycięzcę wybierzecie Wy. I dlatego właśnie konkurs jest na Instagramie, dlatego że tam można po prostu te zdjęcia lajkować, więc będziecie mogli je udostępniać, będziecie mogli je pokazywać swoim znajomym i po prostu łapać lajki. Kto zbierze ich najwięcej, do tego pojedzie zestaw, czyli młynek, dripper, serwer, filtry i dobra polska świeża kawa. Tyle na temat konkursu. Można zaczynać wysyłać zdjęcia od dzisiaj od rana, czyli od wtorku od 8. Konkurs potrwa do północy w niedzielę, do 14 grudnia, więc macie mało czasu, macie niecały tydzień, żeby się ogarnąć i wtedy w niedzielę będziemy wybierać zwycięzców i później będziecie dostawać paczuszki z nagrodami, więc idealna pora na to, żeby dostać coś od Gwiazdora, chyba się dostaje na gwiazdkę, a nie Mikołaja już, no ale nieważne. A teraz kilka kawowych newsów. 13 grudnia, czyli dzień przed zakończeniem konkursu, we Wrocławiu na Nadodrzu odbywa się Noc Nadodrzy, któraś już z kolei, nawet nie pamiętam która, i w Panato Cafe na Jedności Narodowej 68A odbędzie się cupping edukacyjny, który poprowadzę dla Was ja i poza samym siorbaniem kawy będziemy mieli też garść informacji na temat tego, skąd bierze się kawa. Jak się ją uprawia, jak się ją obrabia, jak się ją transportuje, jak się ją wypala i w końcu co się z nią robi, żeby dobrze nam smakowała, jakie są różnice między kawą przemysłową a kawą z segmentu specialty, jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi kawami z różnych regionów świata i tak dalej, czyli bardzo duża dawka podstawowej wiedzy, która każdemu się przyda. Zapraszam więc Was do Panato Cafe w sobotę o godzinie 15:30, o ile dobrze pamiętam, na około dwugodzinne zajęcia, dwugodzinne warsztaty. Natomiast dzień później, czyli 14 grudnia w niedzielę, od samego rana uderzacie do browaru 100 mostów na Długosza 2 i kibicujecie zawodnikom na wrocławskich przelewkach, pijecie herbatę, pijecie kawę, pijecie premierowe wrocławskie piwa, chodzicie na warsztaty, wykłady, cuppingi, na cokolwiek tylko zechcecie. Impreza trwa cały dzień, wrocławskie przelewki będą trwały aż do chyba 21 czy 22. Ja poprowadzę zawody, będziemy tam mieli naprawdę fantastycznych ludzi z całego kraju, naprawdę duże autorytety, naprawdę masę wiedzy, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to jest najlepsze miejsce, w którym będziecie mogli je zadać i usłyszeć prawidłowe odpowiedzi, dlatego musicie tam być. Kogo nie będzie 14 grudnia, ten trąba. Natomiast do 14 grudnia pamiętajcie, aby hashtag konkurs Arabin, z tym hashtagiem dodać zdjęcie na Instagrama i to zdjęcie ma być rozwinięciem hasła gdy piję kawę, to jedzie do mnie właśnie ten super sprzęt. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego.